Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej recenzji i teście na portalu videotesty.pl. Dzisiaj do naszych rąk trafiła płyta główna od Asusa, mianowicie model H81M. Jest to oczywiście płyta główna przeznaczona pod procesory Haswell. Jest to jedna z najtańszych, jeśli nie najtańsza na rynku w tym momencie w sklepie Morelnet. Kosztuje około 190 zł konstrukcji, podbudowę platformy na Haswellu. Także najpierw oczywiście przyjrzymy się z bliska tej płycie, potem zajrzymy do BIOSu, no i możliwości jeszcze takie systemowe OC wam pokażę pod koniec. Także serdecznie zapraszam na test. Pudełko standardu mikro ATX, jego zawartość jest standardowa, obejmuje oczywiście płytę ze sterownikami, skróconą instrukcję obsługi, blaszkę na panel tylny, niestety niepokolorowaną, wytłoczone napisy i symbole na tej blaszce, dosyć trudno jest ją szczerze mówiąc założyć, no i dwa przewody SATA dosyć dobrej jakości. A to bohater, sam bohater dzisiejszego testu, czyli Asus H81M. No i szybkie, no jakby opowiedzenie, co na tej płycie się znajduje. Oczywiście socket 1150 pod Intel Haswell, jedynie trójfazowa sekcja zasilania bez żadnego radiatora, bez żadnego chłodzenia. To też tylko jedna kostka P4, tutaj, czyli zasilania ATX 12V. Mamy oczywiście wtyczkę, główne podpięcie do płyty głównej ATX24. No i jeśli chodzi o złącza, które tutaj się znajdują na tej płycie, to mamy tak, oczywiście złącze pojedyncze PCI Express razy 16, no i dwa PCI Express razy 1. Chłodzenie chipsetu, radiator na plastikowe kołki zamontowane, nie jest on przykręcony. No i cztery porty SATA, zaledwie można powiedzieć cztery porty SATA, ponieważ dwa porty 6 gigabitów, no i dwa, czyli SATA 3, no i dwa porty SATA 2, 3 gigabity. Przyjrzyjmy się teraz płycie nieco bliżej. Tutaj podpięcie do panelu przedniego, zarówno do diod, jak i przycisków, no i oczywiście mamy podpięcie do głośniczka. Z kolei w tym miejscu kolejne podpięcie do panelu przedniego, w tym momencie USB. Oczywiście jest to USB 2.0, niestety nie ma tutaj podpięcia do panelu przedniego do USB 3.0, ale jest to najtańsza płyta główna, tak? Jedna z najtańszych na rynku, jeśli w ogóle nie najtańsza, więc naprawdę i tak nie możemy się spodziewać tutaj jakichś specjalnych cudów. No i podpięcie oczywiście panel przedni, jeśli chodzi o audio. Mamy diodę sygnalizującą, czy płyta jest zasilana, czy płyta jest włączona, to też się również chwali. Bateryjka podtrzymująca BIOS, podtrzymująca datę i godzinę, znajduje się nad slotem PCI Express, a nie pod nim, więc żeby ją wyjąć, nie będzie konieczności no jakby wyjmowania karty graficznej. Mamy dodatkowe podpięcie dla wentylatora tutaj do obudowy, jest to tylko jedno dodatkowe, ponieważ no drugie jest oczywiście dla CPU fan, czyli dla wentylatora procesora. No i pozostało nam jeszcze złącze tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, wentylatora procesora, które znajduje się w tym miejscu. No i oczywiście jeszcze dwa sloty DDR3, pamięci RAM DDR3 do częstotliwości taktowania 1600 MHz. Mamy, co jest dziwne, ale też może w tym niskim segmencie cenowym może nawet i zrozumiałe, ale dla mnie dziwne, dwa porty PS2, czyli zarówno i na myszkę, i na klawiaturę, a nie tak jak zazwyczaj jest taki dzielony, albo na myszkę, albo na klawiaturę tradycyjną. I znajduje się tu też taka dziwna blaszka i ona znajduje się w większości tych najnowszych płyt głównych od Asusa. Szczerze mówiąc, nie odkryłem, do czego ona służy. Bardzo ona przeszkadza w założeniu panelu tylnego tej blaszki, więc no jeśli ktoś wie, to chętnie bym się dowiedział, do czego ona służy. Jeśli chodzi o wyjścia dla IGPU, to mamy zarówno VGA, czyli DSAP tak zwany, no i oczywiście DVI, złącze cyfrowe. Poza tym mamy, w sumie mamy 6 złączy USB, w tym 4 2.0, no i 2 3.0, więc tak naprawdę nie jest aż tak biednie. Oczywiście gigabitowy port Ethernet, no i karta dźwiękowa Realtek, która no, zawiera jedynie 3 gniazda, wejście liniowe, wyjście jedno audio, no i oczywiście też wejście mikrofonowe. No i raczej jakość tej karty jest no, względnie słaba, więc tutaj jakichś fajerwerków się nie spodziewajcie, tym bardziej, że cena płyty głównej jest no, stosunkowo
niska. Tak więc ostatecznie prezentuje się płyta główna Asus H81ME. Jest ona jak na swoją cenę bardzo dobra, jeśli chodzi o jej wyposażenie, jeśli chodzi o ilość złączy, wyjść, wejść. No jest tutaj, no jak na te ceny, jak na ten format, moim zdaniem wystarczająco, nawet bym powiedział, że bardzo dobrze pod tym względem i zdecydowanie, jeśli ktoś chce najtańszym kosztem tutaj zaopatrzyć się w płytę główną pod Intel Haswell, to ta płyta, jak i zarówno kolejny model, który będziemy testować, czyli B85MG, również są to, no również obie płyty są naprawdę bardzo dobrym wyborem, ale jeśli chodzi o cenę poniżej 200 zł, no to pozostaje nam jedynie H81ME. W przypadku omawiania jakiejkolwiek płyty głównej Asusa pod socket LGA1150 pod platformę Haswell, nie należy zapominać o wszystkich technologiach wspomagających pracę całej platformy, takich jak Asus Crash Free BIOS 3, który pozwala na przywrócenie danych BIOSu po prostu z pendrive'a lub płyty CD, które zawiera ten plik BIOS. Oczywiście jest też możliwość wyeksportowania, o czym mówiłem w przypadku omawiania BIOSa, na płytę czy na pendrive'a BIOSu. Natomiast ważny jest także moduł DigiPlus VRM, który dzięki swojej wysokiej dokładności zmniejsza marnotrawstwo energii, czyli po prostu pobór energii zmniejsza. No i tym samym zwiększa stabilność całej platformy. Jeśli natomiast chodzi o kondensatory, tutaj zastosowano kondensatory o żywotności aż do 5000 godzin, czyli 2,5-krotnie więcej około niż tradycyjne kondensatory. Są to kondensatory, które testowane są w ekstremalnych warunkach, ponieważ nawet w 105 stopniach Celsjusza, no i spełniają wszystkie japońskie normy przemysłowe, co też zapewniają wysoką wytrzymałość, no i odporność oczywiście. Dodatkowo zastosowano tutaj także skuteczną ochronę przed wyładowaniami elektrostatycznymi, co zapewnia układ Asus ESD Guard, no i osłona portów i cały zresztą tutaj tył, jeśli chodzi o gniazda i porty wejścia, jest to wszystko ze stali nierdzewnej wykonane, więc no, ich żywotność tych komponentów jest też podwyższona. Warto wspomnieć, że technologia Asus USB 3.0 Boost obsługuje system UASP, czyli USB Attached SCSI Protocol dla wszystkich portów USB 3.0 w systemie Windows 8, także mamy tutaj pełną kompatybilność. Co zapewnia ta technologia? No otóż to, że USB w tym momencie może przyspieszyć nawet do 170%, co przy już niezwykle szybkich transferach oferowanych przez USB 3.0 jest naprawdę wynikiem bardzo dobrym. To oprogramowanie, o którym przed chwilą mówiłem, ono automatycznie przyspiesza prędkość USB 3.0 bez jakiejkolwiek ingerencji użytkownika, oczywiście pod warunkiem, że urządzenie jest kompatybilne. Okej, no to teraz kilka słów na temat BIOSu, tutaj w tej płycie, który jest zintegrowany. Jest oczywiście BIOS UEFI, czyli mamy możliwość sterowania myszką, również tutaj przez Asusa zastosowane dwa tryby pracy, czyli taki bardziej dla laików i taki bardziej dla profesjonalistów, bardziej tradycyjny, podobny do tych starszych BIOSów i tak naprawdę, jeśli chodzi o osoby, które nie miały wcześniej do czynienia z tym BIOSem, one bardzo łatwo się tutaj odnajdą i generalnie wszystko jest w miarę czytelne i można łatwo znaleźć interesujące nas opcje, interesującą nas konfigurację. No i w stosunku do tych poprzednich wersji Asusa, znaczy BIOSów Asusa, troszeczkę została poprawiona tutaj kolorystyka i wygląd czcionki. To wszystko razem zostało zintegrowane, kiedy wchodził Haswell, a to było już w sumie no, dosyć dawno, bo w zeszłym roku, w połowie zeszłego roku około. No i tak to mniej więcej wygląda. Nie ma tutaj jedynie opcji takich jak na przykład na MSI płytach w stylu widok PCB czy widok PCB w 3D. No i jakieś tam kolorowe tapety do wyboru, czy przeglądanie internetu, tego tutaj nie ma. Ale okej, zacznijmy od początku, czyli od tej zakładki bardziej dla laików przeznaczonych. Główne opcje, znaczy mamy, główne opcje mamy podzielone na sekcje, tak? Mamy informacje oczywiście o samym procesorze, czyli to, co tutaj jest najważniejsze, temperatura oraz jego aktualne napięcie. Aktualne informacje o konfiguracji pamięci RAM, no i jakie mamy kości zainstalowane, w tym wypadku są to krucjale 2x8 giga.
na 1333 chodzą w tym momencie. No i informacje o szybkości, z jakiej poruszają się wentylatory. Najważniejsze w tej sekcji opcji, czyli wybór jakby nastawienia procesora, jakby całego systemu, może nie tyle procesora, ale całego systemu, czyli oczywiście oszczędzanie energii, czyli po prostu mamy większe oszczędzanie energii oraz mniejszy hałas wydający przez wentylatory podzespołów. Normalno, czyli po prostu wszystko zrównoważone, no i ASUS Optimal, czyli skierowane bardziej ku wydajności, czyli wtedy no, hałas będzie nieco większy. No i najfajniejsza opcja tutaj, która mi się bardzo podoba, to ta, że możemy sobie ustawić poprzez przeciąganie myszką kolejność butowania, czyli w tym wypadku jest na początku jest stacja dysków optycznych, potem dopiero dysk SSD. Nie ma tutaj niestety języka polskiego, tak jak w przypadku MSI mamy język polski, ale myślę, że przynajmniej ja jestem przyzwyczajony do angielskiego i zdecydowanie wolę BIOS w tej wersji. Przejdźmy zatem do zaawansowanej konfiguracji poprzez F7. Okej, okay, no i tutaj przypomina to bardziej już te starsze znane nam BIOSy. No i tutaj ASUS zastosował, najpierw powiem o tych ciekawostkach, nowinkach takich no, indywidualnych dla ASUSa, zastosował parę ciekawych rzeczy. Pierwsza jest taka, że możemy sobie sprawdzić zawsze to, co było ostatnio, taki log, to, co było ostatnio modyfikowane, wszystkie opcje z BIOSa i bardzo łatwo jest po prostu z przycisku go można sobie otworzyć. No i on się zawsze wyświetla, kiedy chcemy zapisać, i wyjść z BIOSu, chcemy zapisać aktualną konfigurację, on się zawsze wyświetla, żeby nam pokazać, czy faktycznie akceptujemy te zmiany. No i możemy zostawić notatkę, możemy sobie coś tam napisać i tych notatek naprawdę no, nieskończoność możemy praktycznie pisać. Na przykład jaka konfiguracja ostatnio działa, Jeśli komuś na przykład podkręcamy procesor i potem ktoś ma, nie wiem, dalej się tym bawić, to możemy napisać chociażby o napięciach czy o częstotliwości taktowania, jaka była procesora ostatnio stabilna. Oczywiście wybór języka, ale tak jak mówiłem, nie ma polskiego. No i kolejna bardzo ciekawa opcja to to, że możemy sobie dodać ulubione jakby funkcje, które używamy w BIOSie. Chcemy sobie dodać tutaj te opcje, no i klikamy sobie Add to my favorites page i teraz ona tutaj będzie i od razu z tej listy możemy sobie te opcje wybrać. Możemy również dodać taką opcję do listy skrótów poprzez F3. Na F3 mamy właśnie listę skrótów od razu do tych wszystkich opcji i kiedy ją sobie wybierzemy, to nam przejdzie od razu do wybranych przez nas opcji. Tak więc wygląda zakładka main. Tutaj mamy podstawowe informacje o płycie głównej, o naszym całym systemie, co jest na nim zainstalowane i tak dalej. Tutaj z kolei oczywiście możliwość modyfikacji parametrów poszczególnych procesorów, procesora i pamięci RAM. Normalnie oczywiście jest to wszystko na auto po ustawieniu, ja już tutaj się bawiłem troszeczkę podkręcaniem. Możliwości OC tej płyty są naprawdę mega, jeśli chodzi o ten budżet, jeśli chodzi o tę półkę cenową, naprawdę tutaj ta płyta bardzo, bardzo dobrze się spisuje pod względem OC na procesorze testowym i5-4670K. No łatwo jest to się to odnaleźć, po prostu klikamy sobie na XMP opcję, czyli full konfigurację manualną, no i zmieniamy odpowiednie parametry nas interesujące, czyli oczywiście mnożnik procesora, możemy sobie ustawić timingi pamięci, możemy sobie również ustawić generalnie częstotliwość pamięci, niestety na tej płycie ograniczona jest do 1600, to są ograniczenia tego chipsetu, tylko 1600 możemy wyciągnąć z ramków, nawet jeśli mamy większe. Oczywiście opcje, każdą opcję jest osobna, między innymi turbo, między innymi te wszystkie opcje Intela możemy sobie pozmieniać, powyłączać. Oczywiście po wybraniu opcji tej XMP w AI Tweaker pojawia nam się cała lista do konfiguracji napięcia. Możemy sobie oczywiście konfigurować napięcie na rdzeń procesora, każdy z osobna i oczywiście VCC IN również dla całości. Tak to wygląda. Nie musimy używać plus minus, możemy po prostu sobie wpisać 1000.850, tak? Bo 1.85. No i tak to mniej więcej się prezentuje. Jeśli chodzi o zakładkę Advanced, to tutaj mamy wszystkie opcje dotyczące każdego jakby komponentu na płycie głównej i no, nie będę może wszystkich tutaj przedstawiał, ale bardzo ciekawa jest SATA Configuration, to jest nowość w tej wersji BIOSu dla Haswella. Dlaczego? Możemy wybrać jakby tryb, w jakim pracują dyski, to jest bardzo fajne.
jest opcja oczywiście smart, ale nowością jest to, że można sobie nazywać dyski, tak? Czyli możemy sobie nadać im nazwę, która będzie jakby cały czas w systemie widoczna, to znaczy przy partycjonowaniu dysku, czy na jakichś tam modyfikacjach, kiedy nie jesteśmy pewni, jak tak naprawdę się dysk nazywa, ta nazwa będzie widoczna, kiedy ją sobie zmienimy. No mamy oczywiście tutaj podpisane po numerze producenta, czyli na przykład w tym wypadku jest SSD dysk Plex Store'a, ale jak wiecie, no kiedy na przykład instalujemy Windowsa, to nam się nie wyświetla, że to jest dysk Plex Store, tylko po prostu tam dysk 0, dysk 1 i tak dalej. Kiedy go sobie tutaj nazwiemy, to wtedy będzie się wyświetlać tą przez nas nazwaną nazwą i no będziemy wiedzieć, do którego slotu jaki dysk jest podpięty, znaczy do którego złącza SATA, więc to jest bardzo fajna opcja. Mamy również monitor, czyli tutaj wszystkie napięcia, jakie aktualnie na żywo są praktycznie wyświetlane, tak samo jak prędkość obrotu wiatraków, no i oczywiście temperatura procesora. Tutaj możemy sobie modyfikować funkcje dotyczące jakby też prędkości, z jaką wiatraki się poruszają i tych wszystkich takich opcji, które mają zoptymalizować te prace. No i opcja bootu, opcja wykorzystywania urządzeń wskazujących, jakie, czy ma być wsparcie dla USB i tak dalej. Generalnie tutaj dużo jest możliwości sobie spersonalizowania tego BIOS-u. I zakładka tool, narzędzia Asus EZ Flash 2 Utility, oczywiście Asus SPD Configuration. Bardzo też ważną opcją jest oczywiście Asus Overclocking Profile, czyli możemy sobie zapisać profil, czyli aktualną konfigurację procesora na przykład przy podgręcaniu, tak, bo jest Asus Overclocking Profile, możemy sobie różne profile zapisać, czyli na przykład no, ekstremalny profil podkręcania, czy jakiś taki codzienny, użytkowy i tak dalej, i tak dalej. Także tak mniej więcej się ten BIOS prezentuje i naprawdę jest bardzo fajny, szczególnie te opcje dodawania skrótów i dodawania no, do zakładki ulubione różnych opcji, no lub właśnie tak jak mówiłem, skrótów F3 i sobie wybieramy od razu te opcje, do których chcemy przejść, to jest naprawdę bardzo fajne. No jeśli chcemy wyjść, no to oczywiście Exit, Save Changes and Exit i BIOS Settings Change, tutaj mam wszystko napisane, to co żeśmy zmienili. No i po kliknięciu jest oczywiście nam wszystko się zapisuje. Istotną zaletą płyt głównych Asusa jest również to, że do dyspozycji dostajemy program IA Suite 3, oczywiście dostępny z płytki, która jest dołączona do opakowania do płyty głównej. Ten program to naprawdę istny kombajn, który pozwala nam monitorować wszystkie parametry podzespołów, takie jak oczywiście częstotliwość taktowania, jak napięcie, jak temperatury, jak prędkość wentylatora, dotyczące wszystkich, tak naprawdę wszystkich istotnych podzespołów. Co więcej, możemy z poziomu systemu modyfikować te parametry, tak? I rozpoczynając od takich parametrów jak częstotliwość taktowania procesora, chociażby generalnie parametry procesora na różnych tutaj poziomach, na różnych profilach, standard, optimize, extreme i oczywiście ustawienie manualne, no nawet do takich parametrów jak częstotliwość, jeśli chodzi o napięcie, więc no jest to bardzo, bardzo ciekawe narzędzie. No i mamy tutaj więcej tych zakładek, dzięki którym możemy zajmować się różnymi podzespołami, różnymi jakby parametrami, które oczywiście mamy dostępne w BIOSie, no ale w tym wypadku możemy je modyfikować z poziomu systemu, więc jest to dosyć rozwinięte narzędzie i te wszystkie profile, jeśli chodzi tam o wydajność, o oszczędzanie energii, czy o jakoś tam zoptymalizowane, zbalansowane ustawienia, możemy to wszystko tutaj zmienić, skonfigurować, możemy sprawdzić, nie wiem, chociażby coś takiego jak zużycie energii mniej więcej. Tak jak mówiłem wcześniej, możemy również modyfikować tak naprawdę każde ustawienie, jeśli chodzi o napięcie, jeśli chodzi o parametry, no wszystkie dostępne w BIOSie. No i również ostatnia zakładka to dotyczące oczywiście chłodzenia, dotyczące wentylatorów. Nawet mamy wykresy, które pokazują mniej więcej jak te wentylatory chodziły, na ile procent i pod jaką temperaturą i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to narzędzie naprawdę bardzo fajne. No i przede wszystkim pozwala ono takim ludziom, którzy no nie do końca są zaprzyjaźnieni z BIOS-em, nie do końca tym się interesują i nie do końca chcą się po prostu w to bawić, mogą w tym wypadku odpalić sobie aplikację systemową i z poziomu systemu jakby rozpocząć swoją zabawę z podkręcaniem, z monitorowaniem parametrów komputera, więc IA
Suite 3, czyli no taka systemowa wersja tego AI Tweakera z BIOSu, jest naprawdę bardzo fajnym narzędziem i jest dostępna tak naprawdę na każdej płycie głównej tej z tych najnowszych płyt, oczywiście od Asusa. Dobrze, więc jak to płyta Asus H81M E spisuje się w praktyce? Jak widzicie, w tle odpalony Prime 9.5, który obciąża w tym momencie równomiernie wszystkie cztery rdzenie procesora i5-4670K. No i on w tej chwili jest podkręcony na boksowym chłodzeniu, bo to płyta nie jest do OC, więc tutaj wykorzystuje boksowe chłodzenie Intela. Dobra, więc podkręcony jest w tym momencie do około 4 GHz. Ten procesor kręci się tak naprawdę do około 4-6 powiedzmy. No na 5-1-2-3-2 i VCC in ma w granicach 1,80 parę. No w tym momencie, jak widzicie, jest podkręcony na boksowym chłodzeniu do 4 GHz. To jest naprawdę całkiem dobry wynik. Jednak oczywiście temperatury dochodzą no, do bardzo dużych tutaj wartości, do ponad 90 stopni i to nie jest oczywiście stabilne rozwiązanie. To może łatwo tutaj upaść nam takie rozwiązanie, więc pokazuję tylko jakby możliwości tej płyty. W każdym razie, jak na moje zdanie, no, jak na moją opinię, to ta płyta mimo swojej ceny, ona kosztuje 189 zł, że jeśli mnie pamięć nie myli, dokładnie 189 zł ta płyta kosztuje, no więc no, jak za tę cenę jej możliwości podkręcania są bardzo wysokie i nawet na takim i5-4670K no, można dojść naprawdę pewnie do zdecydowanie wyższych wyników przy jakimś customowym chłodzeniu. Jeśli da się osiągnąć jakieś stabilne wyniki, to myślę, że wszystko powinno bardzo ładnie chodzić. Tak jak mówię, stosunek jakości do ceny tutaj, czy wydajności do ceny jest naprawdę bardzo wysoki. No oczywiście warto jeszcze tylko przypomnieć, że tutaj możliwości RAMów są też ograniczone przez ten chipset H81, bo no tylko do 1600 MHz częstotliwość taktowania pamięci, więc to też w jakiś sposób tam ogranicza nasze możliwości tutaj manewru przy OC. O tym trzeba również pamiętać. Dobrze, moi drodzy, więc przyszedł czas na podsumowanie tej recenzji, tej płyty, czyli Asusa H81ME. Czy tej płycie coś brakuje w tej cenie, w tym segmencie cenowym? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem jest to idealne rozwiązanie i chyba najtańsze rozwiązanie dla ludzi, którzy są po prostu mieć najnowszy procesor Intela, pod najnowszą platformę, zbudować zestaw, czyli Intel Haswell, socket LGA1150, no i nie chcą wydawać specjalnej kwoty na płytę główną, ponieważ na przykład kupują procesor nieodblokowany, czyli nie z serii K. No i myślę, że taka płyta będzie dla nich idealnym rozwiązaniem, ponieważ dwa sloty na pamięć RAM zdecydowanie wystarczą po prostu, albo mogą sobie kupić 8 giga, albo od razu 2 razy 8, czyli 16. No i również tutaj zmieści się nawet największy monster, największa karta graficzna, nawet na tym formacie micro ATX się zmieści. Są cztery porty SATA, czyli dwa dyski można podłączyć pod 6 giga, ewentualnie jakiś napęd optyczny pod 3 i zostaje nam jeszcze jeden port SATA na kolejny dysk. Trójfazowa sekcja zasilania, nawet jeśli tutaj zamontujemy procesor odblokowany z serii K, da się go podkręcić. W przypadku boksowego chłodzenia nawet w okolicach 4 GHz 3,9, żeby tam uzyskać jakieś w miarę dobre temperatury, które pozwalają na stabilną pracę. W przypadku zamontowania oczywiście jest tutaj możliwość zamontowania customowego chłodzenia. W przypadku zamontowania customowego chłodzenia będzie można ten procesor stabilnie utrzymać pewnie na nawet powyżej 4 GHz, ponieważ na tej płycie i na tej, mimo że trójfazowej, słabej sekcji zasilania, da się procesor podkręcić Intel Haswell, bo te procesory się naprawdę bardzo dobrze kręcą. Jeśli chodzi o to, co tutaj jest na tej płycie, to tak naprawdę wszystko się znajduje, co powinno. Jedynym brakiem może być chociażby złącze panelu przedniego USB 3.0, ale to możemy pominąć, bo to jest naprawdę niska kwota. No oczywiście zaoszczędzono na złączach USB, chociaż i tak jest ich 6 sztuk, w tym 2 USB 3.0. Zaoszczędzono również oczywiście na karcie dźwiękowej, ale cena, tak jak mówię, bardzo niska i myślę, że tę płytę bardzo opłaca się kupić, szczególnie dla osób, które właśnie szukają no taniego rozwiązania pod najnowszą platformę Intela. To tyle w tym teście. Dzięki Wam bardzo serdecznie za uwagę. Polecam Wam bardzo serdecznie tę płytę, bo naprawdę w tym segmencie cenowym nie ma sobie równych. Dziękuję serdecznie za uwagę jeszcze raz. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.